Witamy wszystkich na naszym kanale. Dziś opowiemy Wam o linii kolejowej numer 103, łączącej Trzebinie ze Skawcami. Kolej, czyli jak wówczas mówiono, droga żelazna, była symbolem pierwszej rewolucji technicznej oraz industrializacji ówczesnego społeczeństwa XIX stulecia. Koncesję na budowę lokalnej kolei z Trzebini do Skawiec otrzymał Juliusz Siglers, zarządca dróg tętrzyńskich, należących do rodziny Potockich. W 1897 roku rozpoczęto pracę. Budowa linii kolejowej miała zostać zrealizowana w ciągu 2 lat. Tory kładli robotnicy niemieccy i włoscy, a prace ziemne wykonywali zatrudnieni przez spółkę mieszkańcy leżących przy trasie kolei miejscowości. 15 sierpnia 1899 roku linię kolejową oddano do użytku. Jednotorowa linia połączyła w ten sposób Wadowice koleją od strony Trzebini przez Spytkowice oraz ze Suchą, ponieważ w Skawcach linia wadowicka łączyła się z linią zakopiańską. Malownicza trasa wijąca się wśród wzgórz, obok kamieniołomu i odsłoniętych skał wulkanicznych służyła początkowo do transportu towarowego, węgla z kopalni Siersza, czy pozyskiwanych w Regulicach melafirów, diabazów, magmowych skał używanych m.in. do budowy dróg. Kolej przyniosła nowe miejsca pracy i umożliwiła większą mobilność zawodową. Przed I wojną światową ruch pasażerski na obu liniach biegnących przez Wadowice, a należących do Austriackiej Północnej Dyrekcji Kolei Państwowych, był raczej niewielki. Przeważali uczniowie miejscowego gimnazjum oraz rolnicy z pobliskich miejscowości udający się do Wadowic na tradycyjny targ czwartkowy. W dwudziestoleciu międzywojennym linią nr 103 kursowały pociągi pasażerskie, ale nadal połączeń jednak nie było wiele – 2-3 na dobę. Momentem przełomowym było poprowadzenie w 1936 roku torów między Trzebinią a Szczakową, które umożliwiało przejazd dalekobieżnego pociągu relacji Warszawa-Zakopane z pominięciem Krakowa. Czas podróży do popularnego tatrzańskiego kurortu skróciło się o 50 minut. Pociągi do Zakopanego powróciły na tory 103 po wojnie. W latach 1966-1974 kursował ekspres Tatry, wyposażony m.in. w luksusowe wagony pierwszej klasy i wagon restauracyjny. Pomimo elektryfikacji poszczególnych odcinków w latach 1982-1991 linia nr 103 od lat 80. uległa stopniowej marginalizacji. Jeszcze pod koniec lat 60. zaczęły wyczerpywać się regulickie złoża melafirów i diabazów. Ostatecznie w 1973 roku zamknięto kamieniołom. W 1986 roku rozpoczęła się budowa zbiornika Świnna Poręba. Ta decyzja oznaczała koniec linii, wkrótce zmniejszyła się liczba pociągów na linii 103. Układano rozkład jazdy tak, aby zniechęcić pasażerów do jazdy tym odcinkiem. 28 maja 1988 roku linią przejechał ostatni pociąg pasażerski ze Suchej Beskidzkiej do Wadowic. Wraz z nowym rozkładem, który wchodził następnego dnia, z tego odcinka zniknęły pociągi pasażerskie. W 2002 roku zamknięto ruch pasażerski na odcinku Trzebinia-Wadowice. Rok później zlikwidowano sieć trakcyjną od Trzebini do Spytkowic, a w 2012 od Spytkowic do Wadowic. Jedynym czynnym dzisiaj odcinkiem dawnej 103 dla ruchu towarowego jest niespełna 6-kilometrowy odcinek od zakładów chemicznych w Alwernii do Spytkowic. W kolejnych latach następowała degradacja infrastruktury, zarastały torowiska i perony. Budynki stacyjne z biegiem lat ulegały powolnej degradacji lub zostały rozebrane z powodu złego stanu technicznego zagrażającemu bezpieczeństwu. Gdy wydawało się, że linia 103 przeszła całkowicie do przeszłości i skazana jest na zapomnienie, w 2017 roku pasjonaci kolei z Regulic odtworzyli zdewastowany odcinek torów pomiędzy przystankiem Nieporaz a przystankiem Alwernia Spalona. 1 lipca 2017 roku, niemalże 118 lat po uroczystym otwarciu linii kolejowej Trzebinia-Skawce, rozpoczęła swoją działalność lokalna kolej drezynową. Dziś z Regulic może odbyć przejażdżkę drezyną rowerową po odcinku niegdyś dzisiejszej 103, a w budynku zabytkowej stacji Regulice mieszczą się zbiory dotychczasowej historii kolejnictwa oraz wystawa poświęcona linii 103. Natomiast w śladzie rozebranego toru z Wadowic do stacji Skawce na odcinku pomiędzy Wadowicami a mostem na Ponikiewce powstała ścieżka rowerowa. W dzisiejszych czasach coraz więcej pasażerów wybiera kolej. Coraz więcej samorządowców chce, by przez ich gminy przejeżdżały pociągi. Dlatego coraz częściej pojawiły się apele o reaktywację linii kolejowej 103 Trzebinia-Spytkowice-Wadowice. O reaktywację tej trasy zabiegają samorządowcy z powiatu oświęcimskiego i wadowickiego. Podkreślają, że linia 103 krzyżuje się z niedawno przywróconą linią 94 Kraków-Oświęcim. Byłoby to więc łatwe połączenie również ze stolicą województwa. Gospodarze gmin liczą, że reaktywowana trasa będzie takim samym sukcesem jak przywrócenie połączeń pasażerskich między Krakowem a Oświęcimiem. Jako ciekawostkę dodajmy, że w grudniu 2013 roku grono miłośników kolei zorganizowała przejazd na odcinku linii kolejowej 103
z radoczy drezyną motorową DL2 w stronę Skutkowic. Był to ostatni przejazd jakiegokolwiek pojazdu szynowego torami między Wadowicami a Skutkowicami. Miejmy nadzieję, że tak malownicza i historyczna linia kolejowa kiedyś doczeka się rewitalizacji. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli podobał Ci się nasz materiał, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Będziemy bardzo wdzięczni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.